serdecznie. Mister Mormontowi, witam bardzo serdecznie. Trzeci vlog, drugi już nagrywany tego samego dnia, ale no co zrobić, jak jest robota, to trzeba robić i trzeba nagrywać. Powiedz mnie. Wolne panie majstrze, o kurwa Boga. O kurwa, trzy tiry i dwa zastępy straży pożarnej. Lecimy sobie właśnie z przyczepką teraz na moją przynicę, tak jak wam wspominałem. Trzeci vlog będzie właśnie, bo ich go nie potrafię asfaltu wydymać. Sytuacja na froncie. Sytuacja na drodze jest pusta, ale są zwolnienie blokady i... Łogi! Dyszty, dyszty, żona full. Musimy ją przestawić, zaraz ją zwozimy do domu. Beleczki już sprasowane. Na razie damy tą szybkę tu, bo i tak później podepnę się i ją przestawię, gdy tylko już tata się przetnie. Także Adasiu, mógłbym cię prosić o zwolnienie bolca. Bolec jest zdejmowany. Ja ruszam troszkę do przodu. Prosiłbym o ruszenie do przodu. Dobrze. Dobra, Łogin tam. Co mnie tam pukasz z tyłu? Kurde, bańki nie zostawiłem, ale to zaraz jak zwieziemy bańkę się zostawi. Kurta dzisiaj robiona na szybko. Tata machnął jakąś, obstawia, że chyba mi dużo sypnie, choć ja na to nie liczę. Bo mówię, połowa kłosów. Jeszcze ze 3-4 tygodnie temu coś się z fajnego zapowiadało. Krzygu też był, mówił, że ładna. No ale niestety, co poradzić? Jak przyszła ta susza, później przyszły te deszcze, grzyb niemiłosierny. A na co mnie to aż takie doładowanie? Czekaj panie, bo... Powoli, powoli, troszeczkę dupeczkę zarzuć. Dawaj, jeszcze, jeszcze. Czekaj, o. Pięknie. Dobra, ta łopatę to ty weź. Weź ten worek, żeby, bo on się zaraz pląta. A on się przyda jeszcze pewnie. Dobra, nie będziemy szarżować. Nie będziemy szarżować, bo tata musi tu nasypać. Teraz se tylko myślę, gdzie mu będzie dobrze. Czekajcie. Cyk, cyk, rura. Chyba se tu cofnie. Chyba, że już od razu się ustawię na wyjazd. Pełną przysypię, powiem ci, z dwoma pełnymi Łogin będzie szedł jak nit. Pszeniczka zimowa. No będzie pełna, pełniutka będzie. Przyczepka. Wprawdzie tu jeszcze można by było rozgarnąć, bo tu pewnie koło zbiornika coś będzie.
Nie wiem, jak tu jest ze szczelnością. O, jest tak sobie pół na pół, przydałby się. Masz ten worek, mordo? Mam. Gdzie? Weźmie go, podaj. Masz. Czekaj. Masz worek, ale szczelny? Nie, 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 jest tu, przydałoby się, bo jako na jednej stronie tylko nie ma. Ty, daj mnie tą łopatę, to będzie szybciej. Masz. I masz. Ale rozkrok, przysiad. Panie, bo ci pięknie. Panie, panie, uważaj pan. Jęki na filmach Marka Lecena. Zamknij dupę. O! O! A teraz troszeczkę jest filmu Spider-Man. Dobra. Dałeś radę. Czekaj, chodź, poczekaj jeszcze. Nie będzie leciało z tej strony. Kurwa, worek. Gdzie masz worek? Do mnie moja desko. Weź mi sięgnij, nie będę szedł tam. Gdzie ty żeś go tam? O, ja go zajebał. Zajebala. Zajebala! Matko. Rano. Proszę mi kłopot, wytynię. No i dobra, gitara. 8. Na wilgotności? Szczerze? Po ręku to ci tak nie powiem, ale poniżej dychy na pewno. Na pewno, no. Tak, na pewno. Kiedy ją sprawdzaliśmy? Akurat nie tą odmianę. Sprawdzaliśmy nie, dwa dni temu, czy to wczoraj było? No, także miała wtedy... Nie no, co ty godasz. Sprawdzaliśmy u mnie... Dzisiaj co jest? Niedziela. No to wczoraj, w sobotę. Sobotę, no to wczoraj sprawdzaliśmy. No to miała to miała 10,9. No to jeżeli... Prawdę... No to 8, 9, 8 będzie miała. Na luzi. Dzisiaj już nie będzie tak wesoło, bo niestety trochę minka nam zbrzedła po tym, co wczoraj zobaczyliśmy. Coś tam tata będzie chciał, żebym sprawdził, aż chyba sprawdzę, co się dzieje za kombajnem. Po tysiącach ustawień, że tak powiem. Wreszcie można zacząć powoli kosić. Choć już tu prawie, powiem wam szczerze, że nie ma co. Zaraz wam pokażę czemu. Przez te ostatnie deszcze. No już mówię, była do koszenia jakiś czas temu, a przez te ostatnie deszcze zrobiła się po prostu czarna, a przez tą suszę kłos zrobił się pusty. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Jeszcze jakieś ponad miesiąc temu, gdzie normalnie uderzała sobie w kłos, było wszystko ok. Kłosy były naprawdę ładne, a zobaczcie, co się stało później. Ja jestem zszokowany, bo jak wróciłem ponad tydzień temu i zobaczyłem, jak to wygląda, to się po prostu przeraziłem, żeby na tyle, co ona dostała, to miała teraz 4. Szybka matematyka. Miała 4. Dzieci z podstawówki łatwo ten mogą policzyć do właśnie 3, bo tylko 3 ziarenka to jest. Były 4, były 4. Także powiem wam, no będzie filmik na pewno gdzieś tam na podsumowaniu wiosny z GoPro, bo ja miałem sobie nagrywać ogólnie wszystkie te prace, które robiłem na swoim hektarze, bo ogólnie dzisiaj się na nim znajdujemy. Wiecie, jak to jest na jeden hektar, to opryski, wszystko trwa chwilę, nie wiem, max do 10 minut, to głupio by było tak wstawiać te odcinki, bo rodzice robili wszystko w innych dniach i też wiadomo w innych ilościach. Ja robiłem całkiem inaczej. No i po prostu jestem w szoku, Krzysiu też na pewno będzie w szoku, bo to, co ona dostała, no to u Krzysia naprawdę oddała no ponad 5,5 tony. No a niestety u mnie jeszcze, że przez to, że odszedł ten dołek, gdzie przez całą wiosnę stała woda, jak sami tam widzicie, z zabiegów zostało wykonane tylko jedno 150 kg nawozu i to chyba ostatnia dawka już. Także nie dostała, dostała jeszcze też, przepraszam, na wiosnę, gdy to wszystko jeszcze było zamarznięte. Bo tak wtedy ruszałem sobie w przymrozkach, żeby tu, wiecie, nie zjeździć pola. No i później dostała ostatnią dawkę 150 już pod kłos. No ale jeśli chodzi o pryski, nie dostała praktycznie w ogóle na grzyba, tylko na ostatnią fazę na ochronę liścia flagowego. Dlatego też ten poprzecznik, no mówię, cały czas woda stała. Ona teraz dopiero wyschła w te susze i dało się cokolwiek wjechać i teraz kosić, no bo już tam też jest wyschnięte wreszcie. No ale to, co się stało, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Rodziców pszenica jest normalna, tam ją widać, tam i tutaj. Moja tak była po środku wsiana,
No i po prostu nie wiem co to się stało z tymi kłosami, gdzie to po prostu poszło. Już dostała 250 na początek, bo chciałem właśnie, mówię, w tym roku chciałem zrobić tak troszeczkę inaczej niż rodzice. Pod korzeń 250, polifoski. I też na jesień jeszcze została opryskana bizonem na chwasty. Na wiosnę od razu ruszyliśmy azotu, kolejna dawka. No i później pamiętam, że wpadły jakieś odżywki, miałem to gdzieś wszystko rozpisane, musiałbym wam teraz iść i powiedzieć, jakie opryski były dawane i w ogóle. Ale nie było żałowane, mówię, nie było żałowane, bo mówię, chciałem zobaczyć, czy po prostu się da. Się da pokazać, no ale niestety taki chyba rok trafiłem. I niestety, no w tym roku wyszła tragedia. Była też antywylęgaczem pryskana. Ale tylko raz. Było około 7-8 zabiegów. Musiałbym teraz sobie to wszystko konkretnie policzyć. Obliczając to wszystko, dopłat nie biorę, bo biorą rodzice. Ja mam to po prostu tak, żeby się pobawić, zobaczyć. Ale mówię, no od dwóch dni jestem tak mega. Zresztą jestem wkurzony od tygodnia, bo już jak ostatnim razem tylko przyjechaliśmy sobie od Adasia. Jak zobaczyłem te czarne place, bo mówię, zobaczcie, jest ok? Jest czarny plac. Później znowu kawałek ok, znów czarny plac. Nie wiem, nie mam pojęcia, pierwszy raz takie coś w ogóle widzę. Więc ktoś, kto się na pewno bardziej zna, może mi podpowie, o co chodzi. Tak to no zobaczcie, ona by naprawdę miała mega ziarko jak na ten rok. No ale co zrobić, idźmy tam sobie na poprzeczniak, bo tam jedynie najlepiej to wygląda. Najgorsze to jest właśnie to, czemu jest te place takie, całość. Nie jest całość. Właśnie, no i dlaczego u rodziców tak nie ma, a tu jest, bo nie wierzę, że tu nagle jakoś gleba, coś, nie wiem, czy czegoś za dużo dostało. Prawdopodobnie za dużo, bo za mało być na pewno nie. No nie, no za mało raczej już w tym przypadku. Oni mają za mało niż w tym przypadku nie może być za mało, na pewno. Gdzieś w czymś danym momencie, mówię, czy brak tej wody, a dużo tego azotu, nie wiem, naprawdę kurczę, nie wiem. Zobaczcie, no są momenty, patrzcie, tam jest, idą te czarne, a tu nagle przekładają się w normalne kłosy. Było strzesiane 150 kg na hektar. Jak dobrze pamiętam, bo tu było trzy odmiany obok siebie wszystkie siane, ja chyba miałem Juliusa. Chciałem 155 dokładnie na hektar. Dlatego jeżeli by ktoś mógł, jak napisze, na pewno dobra rada na następne lata, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. I najlepsze jest to, że ta miotła rozwaliła system całkiem, mówię, było pryskane na jesień. Na wiosnę było poprawione, ale widocznie nie trafione opryski. Już na pewno nie żaden bizon, nie nic, tylko najtańszym sposobem, bo z panem Bogdanem gadałem, najtańszym sposobem opryskać na jesień, czyli na przykład glenem, jeżeli się nie mylę. A później pan Bogdan już wypraktykował, bo po lancecie chyba, jak się nie mylę, i w ogóle w tym roku też nie zadziałało Axial, jeżeli dobrze pamiętam, bo te wszystkie nazwy oprysków i w ogóle. Także na drugi rok będzie pryskane od razu Axialem i na wiosnę poprawka, a nie czekanie, więc no zobaczymy. Mówię, tu ten poprzeczniak był bajeczny, powiem wam. Trochę go wykosiliśmy, najgorsze jest to, że wtedy akurat tak leciało. No ale gdyby było całe takie pole, naprawdę nie mógłbym narzekać. Chciałem, wiadomo, te 155 kg to u mnie się dziwili, bo zawsze u mnie sieje się 2, 2,5. Tam była siana 3 metry nawet. Dlatego ja też chciałem tak zrobić to inaczej, nie? No ale wyszło jak wyszło. Trudno, mówi się trudno. Człowiek uczy się na własnych błędach. Niestety też czasami pogoda do tych błędów się przyczyniła, no ale nic nie poradzimy, dlatego też tak bez humorku trochę. Ale no co poradzić można na to. Jak to na polskiej wsi worki muszą być, a jak Edek Brączkowski już wczoraj kosili ładnie cały dzionek. Także pojechał idealnie do domku, bo tego samego dnia co dojechał, to już od razu do roboty.
wyszło około 2 ton. Około 2 ton. Nie będziemy nawet jechali tak ważyć, bo nie ma sensu teraz oddzielnie. Tata teraz będzie sypał swoje pełne zbiorniki, więc wtedy też będzie nam łatwiej, bo około tonę 300, tonę 200 wchodzi chyba w zbiornik pełny. No i co no? O, pewnie zaraz dużo ludzi powie, że narzekam, kurczę, tylko i nic więcej. No akurat taki dzisiaj ten vlog wyszedł, no bo jakby można było tu sobie nie ponarzekać. Co dla mnie po prostu no szkoda, szkoda. Wielka szkoda, że się nie udało, że nie wyszło tak jak chciałem. Adaś sobie tam siedzi w cieniu, przy peku. Ale trudno, no człowiek uczy się na własnych błędach. Może ktoś z was mi podpowie, ja już wziąłem sobie te kłosy. Na pewno pojadę spytać się stamtąd, co brałem opryski. Może mi coś powie, czemu to tak się stało, bo fajnie by było chociaż znać taką przyczynę, tak? Jak się tyle człowiek nie mógł doczekać tych żniw, tego wszystkiego naprawdę. Ten cały rok fajny był, znaczy no cały rok, okres wegetacyjny. Był naprawdę fajny, mega się cieszyłem, no ale mówi się trudno. Mam nadzieję, że akurat na dzisiejszy ten vlog pewnie wam się tak za bardzo nie spodoba. Wyglądało to wszystko jak wyglądało. Cześć Mormondo, jak jest? Dobrze. Nie licząc tego, to jest spoko. Także co, no ważne, że dzisiaj miejmy nadzieję, że skosimy te żniwa. No powinniśmy to zakończyć. No co tu zostało? Tu jest pół hektara pszenicy i półtora, czy nawet nie, hektar mieszaneczki, która też idzie na sprzedaż, bo u nas pełny szpicherek, z czego jesteśmy mega zadowoleni. Także co, mordy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, kiedy te vlogi będą wpadać, bo teraz mówię, zaraz lecimy sobie do Brączka, znaczy zaraz. Jutro i mam nadzieję, że u Brączusia, bo mówię, ja nie mam tego ramu i tak mnie to strasznie wkurza, że nie mogę nic sobie teraz posklejać, bym coś wrzucił, a tu niestety lipa totalna. Jeszcze z posklejaniem to jeszcze pół biedy, bo u mnie można ogarnąć, no, ale jednak wrzucenie jest. No bardzo, ale jeszcze bardzo najgorsze jest to, że o, dzisiaj chociaż fajnie wiatrek. Najgorsze jest to, że ja nie mogę tego filmiku z wiosny skończyć z GoPro, to mnie bardzo boli. A, no tak. Bo kurde, już dawno bym go wrzucił, a no niestety odpalam Vegasa, jest 100% i myszką nawet się prawie, że nie da ruszyć, tak ścina. Także no nie będę tak męczył, bo jeszcze coś więcej spala, a tego bym nie chciał. Także co mordeczki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę. W następnych vlogach na pewno będzie o wiele milej i na pewno będzie bardziej wesoło. Także co, do następnego vloga. Dajcie po sobie znać w komentarzach, jak tam u was żniwa przebiegają i na razie strzałeczka, trzymajcie się, cześć!